odcinek o tym bohaterze chciałem z czysto sentymentalnych pobudek zrealizować już dawno, lecz ze względu na znikomą dostępność sprawnych, a przede wszystkim kompletnych egzemplarzy na rynku wtórnym oraz windujący cenę tego urządzenia do równowartości 10 komputerów Commodore 64 popyt, temat ten praktycznie pozostawał w sferze marzeń. Tak było do momentu, kiedy po około roku biernego obserwowania ofert z wybrakowanymi egzemplarzami trafiłem na aukcję nie tylko samego urządzenia w dobrym stanie, ale całego kompletu razem z monitorem i magnetofonem. Chyba nie muszę mówić, komu udało się wygrać aukcję i do kogo powędrowała paczka, a właściwie dwie. Od razu widać, że sprzedawca to niezły jajcarz, bo pierwsze co zobaczyłem po otwarciu paczki to takie pudełka. Głębsze czeluście paki skrywały klasyczny w tamtych latach monitor Neptuna, którego musiałem też naprawić, a kolejna, już mniejsza paczka, masę kaset z programami edukacyjnymi, kilka książek o komputerach, magnetofon, okablowanie i co najważniejsze dla mnie, czyli komputer Elvro 800 Junior wersja trzecia. Według Wikipedii komputer został zaprojektowany w połowie lat 80. przez polskich konstruktorów z Instytutu Automatyki Politechniki Poznańskiej, a rok później już produkowany w zakładach Elvro na zamówienie Ministerstwa Edukacji. Sprzęt ten z założenia był przeznaczony do nauki podstaw obsługi komputerów w szkołach podstawowych i aby uczniom nabyta wiedza przydała się do czegokolwiek poza szkołą, a może i też po to, aby nie martwić się o tworzenie oprogramowania dla niego, miał być kompatybilny z popularnym wtedy na rynku konsumenckim ZX Spectrum. To oznacza wbudowany procesor Z80A taktowany 3,5 MHz zegarem, co obliczeniowo stawia tę maszynę wysoko w klasyfikacji 8-bitowców. Prosty generator obrazu, oferujący w sumie tylko tryb graficzny, podobny pod względem ograniczeń stosowania kolorów do Hi-Res w Commodore 64 oraz jednobitowy software'owo generowany dźwięk. Konstruktorzy Juniora jednak poszli odrobinę dalej niż twórcy pierwowzoru i dali sprzęciorowi pełne 64 zamiast 48 kB RAM-u. Nie jestem pewien, czy design obudowy był efektem cięcia kosztów, czy też może jakaś mądra głowa stwierdziła, że idealnie nadawać się będzie do tego projektu obudowa innego edukacyjnego gadżetu Elvro, czyli instrumentu klawiszowego Elwirka. Jako, że teraz mam pod ręką oba urządzenia, to pozwoliłem sobie je zestawić i porównać. Górna część poza klawiaturami wygląda identycznie, nawet otwory głośnikowe zostały, tylko że w Juniorze podstawowym ich zadaniem jest odprowadzać ogrzane powietrze z wbudowanego zasilacza sieciowego. Wydaje się, że dałoby radę przełożyć wnętrze jednej konstrukcji do drugiej, lecz aż tak różowo nie jest. Spody Juniorów musiały już wychodzić ze zmodyfikowanej formy, bo te nie mają już wgłębień, których przeznaczenia w Elwirce nie jestem w stanie ustalić, a poza tym Junior ma z tej strony dodatkowe otwory wentylacyjne zasilacza. W Elwirce nie ma też drucianej podstawki pozwalającej podnieść tył urządzenia, a skoro o tyłach wspominam, to te już definitywnie udowadniają, że przekładanie wnętrzy między tymi obudowami nie będzie możliwe w obie strony. Wbrew pozorom zachowana podstawka na nuty, będąca tematem śmieszkowania zagranicznych blogerów i youtuberów, była bardzo praktycznym rozwiązaniem i zwiększała ergonomię pracy przy komputerze, bo w tamtych czasach nauka programowania w Polsce opierała się na mozolnym przepisywaniu wcześniej napisanych na kartce lub wydrukowanych w gazetach czy książkach listingów. Konstruktor klawiatury pewnie spodziewał się różnych akcji ze strony sfrustrowanych uczniów, bo czarna maskownica to nie jakiś tam byle plastik, a gruba, prawie milimetrowa blacha. Swoją drogą klawiatura, jak na polski sprzęcior przystało, posiada możliwość wpisywania naszych znaków dialektycznych i w porównaniu ze sprzętem, którym była inspirowana, wygląda na solidniejszą, chociaż obawiam się, że brak nadruków na klawiszach automatycznie wpisywanych funkcji utrudnia programowanie w Basicu. Z tyłu urządzenia znajdziemy gniazda przyłączeniowe do popularnego u nas w tamtych latach monochromatycznego Neptuna, złącze RGB do kolorowych monitorów, do którego też można podpiąć telewizory z gniazdem Euro, gniazdo DIN do magnetofonu, przycisk reset, opcjonalnie przyłącze do stacji dyskietek, a z prawej mamy gniazda pozwalające podłączyć do sprzęciora drukarkę, joystick, tu nazywany manipulatorem, oraz kablami DIN, prawie jak instrumenty MIDI, połączyć kilka takich komputerów w sieć UNET.
Z tego co pamiętam, w pracowni mojej szkoły było kilkanaście takich stanowisk, z czego jedno wypasione, bo wyposażone dodatkowo w stację dysków i drukarkę, a nazywane było stanowiskiem nauczycielskim. Za pomocą magicznego narzędzia do obsługi sieci UNET nauczyciel wysyłał do pozostałych stanowisk programy mniej lub bardziej naukowe, bądź też po prostu udostępniał stację dyskietek. Szukając informacji o obsłudze tej sieci, dowiedziałem się, że można było też wysyłać komunikaty tekstowe do wybranych bądź wszystkich komputerów, a z poziomu stanowiska nauczycielskiego ten mógł bez wiedzy ucznia zgrać zawartość pamięci RAM jego komputera lub podejrzeć ekran. Swoją drogą to ciekawe, co autor tych funkcji miał na myśli i na czym nauczyciel mógłby w tamtych czasach przyłapać ucznia. To może teraz zmienię temat, podłączę do komputera monitor i zobaczymy, jak w praktyce zachowuje się taki sprzęcior. Chyba zapomniałem powiedzieć, że wyłącznik zasilania jest po prawej stronie obudowy. Po jego włączeniu i odczekaniu chwili zgłasza się zmodyfikowany system operacyjny, wizualnie troszkę przypominający ekran startowy niektórych BIOSów i właściwie można już na tym sprzęcie pracować. W tym momencie dotkliwie odczułem tego, czego się obawiałem najbardziej, czyli braku nadruków na klawiszach, błąd w poszukiwaniu właściwego polecenia, ale na szczęście sprzedawca dołączył do paczki zdjęcie z instrukcji obsługi urządzenia. Nie mam pewności, czy system w tym sprzęcie był aż tak niestabilny, a ja mam szczęście do trafiania w błędy, czy może sprzęt jest niesprawny, bo aż nie chce mi się wierzyć, że przy korzystaniu z Basica nawet naciśnięcia klawiszy powodują restarty czy zawieszenia sprzętu. Kilkanaście restartów później, jak już wreszcie udało mi się coś tam porysować za pomocą to wpadłem na pomysł, aby spróbować coś za pomocą tego dedykowanego dla komputerów magnetofonu wgrać i uruchomić. Jak na komputer dla szkoły przystało, dostałem bogatą bibliotekę programów edukacyjnych, ale oprócz nich znalazłem też coś zapewne uruchamiane raczej, jak już program nauczania został odbębniony. Z tego co pamiętam, ta gra, dzisiaj klasyfikowana jako protoplasta survival horrorów, została stworzona przez jedną osobę, ale jako że to nie jest film o grach komputerowych, to nadszedł czas na kolejną część filmu, w której odkryjemy, co kryje wnętrze. Wystarczy odwrócić obudowę spodem do góry i płaskim śrubokrętem odkręcić dwie śruby po bokach oraz dwa wkręty z przodu, aby dostać się do środka. To co pierwsze rzuca się w oczy to klawiatura, na której zatrzymamy się na chwilę. Jej konstrukcja w przeciwieństwie do tego co znajdziemy w Commodore czy Spectrum oparta jest na kontaktronach i miniaturowych magnesach. W skrócie wciśnięcie klawisza zbliża taki magnes do szklanej rurki, w środku której jest reagujący na pole magnetyczne styk, a ten zwierając obwód informuje komputer o wciśniętym klawiszu. Ponieważ te rurki wypełnione są neutralnym dla metalu gazem, to taki kontaktron w przeciwieństwie do membran i utleniających się przewodzących gumek może służyć bezawaryjnie dziesiątki lat, o ile nie trafi na lubiącego tłuc szkło frustrata. Częściowo pod, ale bardziej za klawiaturą znajduje się właściwa część sprzętu, czyli pomalowana na uspokajającą zieleń płyta główna, a obok niej stabilizowany zasilacz, który podobną konstrukcję już kiedyś przedstawiałem. Sercem komputera jest niemal identyczny z oryginałem klon procesora Z80A, a obok którego znajdują się układy pamięci stałej z czymś w rodzaju systemu operacyjnego i interpreterem języka BASIC. Te dwa układy to porty wejścia-wyjścia, z czego ten mniejszy będący rosyjską wersją 8251 obsługuje porty szeregowe, a w tym komputerze używany jest jako interfejs sieci UNET. Duży scalak to kolejny port, tylko że równoległy odpowiedzialny za obsługę portu drukarki i joysticka. Na samym środku płyty obok złącza do kontrolera stacji dysków zwraca na siebie uwagę ten dziwny scalak. Patrząc na naklejkę można dojść do wniosku, że jest to jakiś dedykowany układ graficzny, lecz należy wziąć pod uwagę czasy, w których ta konstrukcja została stworzona. Wtedy Polska była za tak zwaną żelazną kurtyną i delikatnie mówiąc był problem nie tylko z sprowadzeniem czegokolwiek z zachodu, ale i też lokalnie były problemy z dostępnością części. Nie wiem właściwie jak rozgryziono funkcjonalnie najważniejszy układ w ZX Spectrum, czyli ULA, ale nie zdziwi mnie, jeśli bazowano na bogatym doświadczeniu w zakresie reverse engineeringu i kopiowania zachodnich rozwiązań przez naszych przyjaciół ze wschodu, którzy w produkowaniu klonów tej maszyny mają się czym pochwalić. Krótko mówiąc, to co jest zaszyte w tym wielkim układzie robionym specjalnie dla ZX Spectrum, w juniorze zostało
zostało rozbite na dobrą garść ogólnodostępnych układów cyfrowych, a pokazany układ to tylko EEPROM mający za zadanie prawdopodobnie konwertowania numerów kolorów na składowe RGB. Część zarządzająca układami pamięci i portami wejścia-wyjścia została zrealizowana podobnie, czyli na bazie odpowiednio zaprogramowanych pamięci stałych. Swoją drogą jeszcze jakiś czas temu w podobny sposób zastępowało się już nieprodukowane układy PLA w starszych wersjach Commodore 64. 64-kilobajtowa pamięć RAM razem z układami nią zarządzającymi umieszczona została po prawej stronie płyty. Tuż przy przycisku resetowania komputera znajdziemy część układu obsługującego klawiaturę i przełączniki konfiguracyjne prawdopodobnie nadające numer identyfikacyjny komputera w sieci UNET. Jest jeszcze kilka mniejszych układów, m.in. obsługujących dźwięk, wgrywanie i zapis z kasety, ale w tej chwili odsłonię to, co jest pod blachą ekranującą tę część płytki. Znajdziemy tu napędzający wszystko kwarcowy generator oraz kilka pomniejszych układów wymagających większej ochrony przed zakłóceniami. Schowany pod znacznie większym ekranem spód płyty odsłania zarówno kunszt projektantów tego sprzętu, jak i prawdopodobnie dodane w ostatniej chwili hakerskie modyfikacje poprawiające stabilność urządzenia. Skoro rozebrałem płytę do tego stopnia, to myślę, że warto przy okazji wymienić w niej aluminiowe kondensatory elektrolityczne na nowe. Tantalowych na razie nie ruszam, bo raz, że nie mam takich na wymianę, a dwa, z tego co mi wiadomo, są znacznie trwalsze. Kondensatory w zasilaczu wymieniłem dopiero pod koniec realizacji zdjęć do tego filmu, bo musiałem czekać na zamówienie. Swoją drogą do tej czynności zalecam dodatkowo wyposażyć się w nożyk w celu rozcięcia zaschniętego budaprenu oraz wiertarki precyzyjnej lub dremla z odpowiednim wiertłem, bo otwory w płytce raczej będą za małe, aby włożyć nowe elektrolity. Po złożeniu i ponownym uruchomieniu zauważyłem, że komputer zachowuje się lepiej, czyli zamiast innych niż opisane na klawiszach liter, które wcześniej wyskakiwały podczas wciskania w tych okolicach, pojawiły się komendy. Moja radość jednak nie trwała długo, bo próbując wpisać banalnego printa czy cokolwiek innego, zauważyłem, że objawy wróciły. Po odkryciu, że ruszenie wtykiem klawiatury wyeliminowało problem, zaaplikowałem Gold Contact w to miejsce, myśląc, że problem rozwiązałem do czasu, aż ten pojawił się znowu po kilku minutach testów. Wtedy dostrzegłem, że anomalie dotyczą tylko konkretnych klawiszy, które, jak się okazało po analizie, są podłączone do jednej konkretnej linii sygnałowej wpiętej przez diodę do magistrali adresowej procesora. Tu już wam skrócę historię, bo pastwiłem się nad tym fragmentem konstrukcji dwa dni, najpierw poprawiając luty, potem próbując znaleźć jakiś punkt zaczepienia, patrząc na oscyloskop, czy eksperymentalnie usuwając diodę, bez której swoją drogą okazało się, że klawisze nadal działały. Później jeszcze wymieniłem tę diodę na inną, myśląc, że może generuje ona jakieś szumy w magistrali, czy doginałem blaszki we wtyku. A finalnie okazało się, że problem był w zupełnie innym miejscu. Prawdopodobnie któraś z pamięci EEPROM kontaktowała tak niefortunnie, że ucierpiał tylko fragment systemu odpowiedzialny za obsługę tej części klawiatury. Po wyjęciu każdego z układów, potraktowania podstawek płynem Gold Contact, problem zniknął całkowicie. Myślę, że tę sytuację można podsumować wnioskiem, który dobrze znają doświadczeni w serwisowaniu sprzętów retro, czyli jeśli komputer ten ma układy scalone w podstawkach, to warto profilaktycznie każdy z nich z swojej podstawki wyjąć, przeczyścić i włożyć z powrotem. No i teraz po złożeniu udało się wpisać i uruchomić banalny program w spektrumowym Basicu. Swoją drogą praktycznie dopiero teraz się z nim zmierzyłem, bo w szkole na zajęciach pastwiliśmy się nad logo, edytorem tekstu czy arkuszami kalkulacyjnymi. Bardzo podoba mi się pełne wsparcie grafiki i dźwięku w Basicu bez kombinowania pokejami czy też bez dodatków typu Simon's Basic, jak to jest w Commodore 64. Pobawiłem się jeszcze dostępną na Androida aplikacją, która sprawia, że magnetofon praktycznie nie będzie potrzebny. Przypomniałem sobie te chwile, kiedy pani informatyczce brakowało czasu, aby się nami zająć na swoich zajęciach i ku radości reszty klasy z stanowiska nauczycielskiego udostępniała tak zwane maniaki, które nas praktycznie zatrzymywały w pracowni nawet na przerwach, a muzyka startowa mimo upływu tylu lat nadal budzi we mnie te same emocje.
No i właśnie dla tych wspomnień walczyłem na aukcji i teraz usiadłem przy tym sprzęcie, pamiętając, że w tym samym czasie w domu miałem atrakcyjniejsze muzycznie i graficzne Commodore 64, a rynek oferował komputery typu Amiga czy Atari Falcon. Naprawdę szkoda, że z prężnych wtedy zakładów Elvro praktycznie nic nie zostało. Może dzisiaj dalej narzekalibyśmy, że polski sprzęt jest do w porównaniu z tym, co oferuje zagraniczna konkurencja, albo że Elvro robi składaki z Chin, czy w ogóle kupujemy gotowce, a może ku naszej radości łebscy konstruktorzy, wiedząc, że aby przetrwać trzeba się rozwijać, pozytywnie nas zaskoczyli, będąc w czołówce. Dobra, wystarczy tych marzeń wobec czynów, nic nie są one warte, a ja mam do skończenia chociażby obiecany odcinek o Commodore 64. Przy okazji uprzedzę wasze pytanie, czy Junior trafi do pana ośmiobitowca, i odpowiem, że jest taki plan, ale ostateczne słowo należy do pana Davida, który podobnie jak ja boryka się z problemem wolnego miejsca. Junior ma szansę jeszcze raz wrócić, abym przy okazji pogawędził o teraz przemilczanym i raczej trudnym do pokazania bez stanowiska nauczycielskiego systemie CPJ oraz abym pokazał, jak zamontować chip AY, ale to raczej w dalszej przyszłości. Trzymajcie się! Ho! Ho!